Stowarzyszenie Łódź na Fali postanowiło dziś oczyścić Centrum Łodzi ze starych, zniszczonych plakatów i fotosów. Mamy konkretny swój plan. Startujemy z Podsaspolu, idziemy w stronę Nawrot. Tutaj po prawej stronie, po lewej stronie Piotrkowskiej, po nieparzystej stronie jest bardzo dużo plakatów, które aż się proszą do zerwania. Tym się zajmiemy, bo to bardzo przede wszystkim szpeci ulicę, nie dość, że Piotrkowska, nasza reprezentatywna ulica. No to ich po prostu tu nie powinno być. Do akcji przyłączyło się kilka osób, które o tej inicjatywie przeczytało w prasie i internecie. Będziemy dzisiaj zrywać różne plakaty wyborcze, a także będziemy zamalowywać wulgarne i obsceniczne napisy. I tak właściwie to nie wiem za bardzo, na czym jeszcze ta akcja miałaby polegać, po prostu postanowiłam zrobić to społecznie. Stowarzyszenie Łódź na Fali chciałoby stworzyć ruch społeczny, taki, który mógłby promować miasto w kraju. Dziś jego działacze byli widoczni na Piotrkowskiej przy Nawrot.